Cześć, ja jestem Kakaroto, to jest Smite i dziś sobie zagramy ADC. Postanowiłem zrobić coś takiego, żeby pokazać te podstawowe klasy. Zaczniemy od Nidhki. Jest to Hunter, tak zwany ADC. I pouczymy się tym grać trochę. Chcą, żeby na mida szedł. Ciekawe. No to pójdziemy na tego mida może. Będzie tragedia, no ale dobra. Ale idę nitką. To jest najważniejsze. Mamy Ymira, Lokiego. Loki gdzie idzie? Nie wiadomo. Dobra, pikuj. No to idziemy na ADC jednak. Pikłem to szybko, żeby mi nie wzięli tej nitki. Zdrowa jest ta nitka. Gram na takim nopkącie, żeby przeciwnicy nie byli jacyś trudni. Mają też tutaj, mają Apollo, mają Artemis, Atenę, Ra, Lokiego też mają. Zobaczymy. Ja widzę dwóch, nie wczytuje, u nas Lokiego nie chce wczytać. Dobra, wczytał. U nas wszyscy są. Mam nadzieję, że przeciwnicy też wszyscy będą, bo nie lubię grać, jak jest mniej osób. Dobra, są wszyscy. Co pierwsze kupujemy na Nate? Staki. Nate bije ze skilli, więc dlatego potrzebujemy jak największy damage. Mają dużo CC, czyli Athena, Artemis, Apollo, Loki. Czyli potrzebujemy Purification, czyli tak starego bitsa. I bierzemy sobie tam po dwie potki. I idziemy na swoją dłuższą linię, bo są dwie, znaczy trzy linie są, wiadomo, jest mid, gdzie powinien iść mag. Jest krótsza linia, czyli tutaj mamy krótszą linię niż tu, tą dłuższą. Na tą krótszą idzie no solo, czyli jakiś warrior, guardian jakiś, no ktoś, kto będzie sam tam grał po prostu. No i mamy dłuższą linię, duo tak zwane, gdzie idzie support, czyli przykładowo tutaj teraz jest Ymir. No ja jako hunter ADC razem tutaj powinniśmy farmić. Tam do 5 levelu i później support powinien rotować już. No nie ma midera, czekamy na niego. Co tam kupił? Ymir buty, medytka. No, dużo tutaj nie można wymagać, startówki Poseidon nie wziął. Poseidon się zgubił w dżungli, zajebiście, no. Wezmę mu tego Reda po prostu, bo jak on tak gra, no to musimy to wziąć po prostu. Powinien to Mider wziąć. Ale jak nie chce, no to sorry. Teraz to powinien Ymir trochę przytankować. O, ładnie. Ymir ogarnia, podoba mi się. Nie są jacyś wyrywni. Jest git. Powinniśmy puszować jak naj... First Blood. No, wziąłem odskok, żeby po prostu zadać damage ostateczny. I tu mamy teraz coś fajnego. Są takie dwa punkciki, gdzie ja mogę detonować jedynkę. Boom. Teraz pokażę, o co tu chodzi.
No, jacyś oni wybitni nie są. Czyli tak, jak chcemy zrobić detonację? Robimy najpierw, używamy trójki, wtedy Nate odskakuje nam do tyłu. I wtedy mamy punkcik i używamy w ten punkcik jedynkę. Czekamy, aż podejdą miniony. Teraz robimy boom. Boom. I to ich stunuje i zadaje dodatkowy damage. Aksujemy jedynkę. Czekamy, aż podejdzie i walniemy mu i znowu zginie. Niech podejdzie. Dobra, nie podejdzie, to trzeba. Dwójką, przykładowo, chcemy się wyhealować, to wtedy musimy w kogoś trafić i nas leciutko healuje. Teraz tak, buff nam się skończył. Czekamy, robimy odskok do tyłu. I czekamy. Podejdą minionki, robimy boom. Boom. Unik. No teraz to się. To tutaj Mider nam zrotował trochę, ale damy radę. Easy. I teraz robimy coś takiego, że się wichlujemy na tych trzech minionkach. Pyk. Używając dwójki. Mamy tu jakieś dobitki? Nie ma. Robimy odskok. Czekamy, aż minionki podejdą w to. Boom. I Apollo znowu dostaje, bo na Apollo nie umie grać niestety. Jakiś początkujący gracz. Ona zdaszuje znowu we mnie. Easy. Robimy coś takiego i boom. I znowu. Ulta użyłem teraz, czyli czwórki. Ładujemy po prostu taką strzałę, która naprowadza i zabijamy po prostu przeciwnika. Mam na tyle dość golda, że sobie już idziemy do bazy kupić item. Czyli Transcendence, mastaki. Kupiłem pierwszy tier butów do tego. Potki jakieś. Powinienem jednego warda kupić, ale na ten mecz nie potrzeba tego. Czyli solo już przegrywa nam. Niestety będę musiał za niedługo rotować. To będzie ciężko do wygrania, widzę. No ja mam 4 kile niby, no ale. Samemu się gry nie wygra. Ymir ogarnia, Poseidon tam też coś robi. Dobra, mamy to. Idziemy Apollo zabić. No za bardzo puszuje. To dobrze dla nas. Teraz robimy pyk. Wyczekałem ten, miniony mnie trochę pobiły. Dobrze jest. Ja to powinienem sam się bić. No to robimy tak. I spuszczona linia. I idziemy sobie tutaj. Pingniemy mu. Musimy jak najszybciej się nafarmić, żeby. Potka na manę. Znowu wychylujemy się. Ja będę miał taką przewagę nad nimi. To ja mogę rotować już teraz. Gdzie ten Loki? Padło moje. O, Apollo idzie. Ściana i Frizzy po nim. O kurde, nie trafiłem.
Dobra. Ładnie Ymir ogarnia. Kupił nawet. I tym. Podchodzimy, robimy detonate. I linia pada. Ja spróbuję szybko to spuszować. I później zacznę rotować po prostu już po całej mapce. Apollo może z mnie zultować, bo on ma globalnego ulta. Ale chyba sobie już odpuścili ten. Nie, idą dalej. Jestem to w ogóle szczęśliwi. Kupujemy sobie buty, żeby być bardziej mobilnym. Ej, potki, bo tam yellow. A trzeba iść na te solo, bo solo przegrało towera. Widzę, tych tu nie ma. Nie wiem, spróbuję tamtego Lokiego zabić, albo co. No bo to już troszeczkę się nudne robi, jak oni są na fi... To tam jest Artemis, nie Loki. Dobro. Idę na tego Ra. O, to jest dobry pomysł. Zabijemy Ra, bo Ra jest tutaj bez pozycji, z 9 levelem, trochę nafarmił się. Kurde, nie trafiłem go. Nara. No i git, i o to chodzi. Robimy mida na szybkości. No musimy coś po prostu odpuścić, żeby coś puszować. Ja stracę te lewo, ale za to my zrobimy dwa midy. Ja se tam później to... Jak mnie porobił, dobra, shutdowna mi zrobili. Nie widziałem tego Lokiego, nie? Dobra, teraz powinienem, kurde, zbierać na lifesteala Asi. Chociaż... O, Apollo lutuje. Do ucieczki, oczywiście. Dobra, kupimy sobie na... Mają Lokiego. To potrzebujemy Beatsa i potrzebujemy Aegisa, bo wtedy używam... Czyli Purification i Sanctuary. Wtedy Loki mnie nie zabija na hita. Bo to nam zdejmuje wszystkie te stuny i tym podobne. A to nam daje nieśmiertelność. I wtedy przeżywamy ulta Lokiego. Bo Loki w lejcie powinien nas one hitować, jak będzie dobrze grał. A dziwny build robi na start, no dobra. Trzeba trochę zacząć rotować tego. No to jest warzywo, nie? No tak musiałem go zabić, żeby... Oni lewo będą puszczać na hamon, no i dobrze. Idziemy na nich teraz. Dwóch ADC, nie wiem czy ich uwolę. Już nie żyje. Używam Beatsa, żeby ich zabić. A mnie wkurzyli, nie? Do tego zabiję. Dobiję go. Kurwa, takie too greedy trochę.
coś trochę za dużo przeklina. Niestety. Dobra, odskok, żeby mieć szybciej. Robimy tak, żeby się wlać stylować. Nie się już cofnąć znowu. Ale ult. Nie, za dużo puszymy. Nie możemy takich rzeczy robić. W normalnym meczu się tak nie robi. Cofnąć. Prawo trzeba teraz przepuszować, lewo. Zrobić farmę. Biorę tego reda, bo to jest od nich. To mogę wziąć. Albo teraz mam na Queensy też, no ale wolę mieć to i to. Dobra. Idziemy dalej. Po drodze zrobimy wszystko, co jest do zrobienia, czyli to, to. Czyli to i to. A ten tam na lewy puszuje, nie wiem co on tam robi. Co oni tam. Czemu oni tam walczą? W... No, farmcie mi ich tam. Idę do niego, może mu. Nie. Tam było 5 tylko. Dobra, ja go zabiję. Co on użył, kurwa? Kurde. Pójdę mnie? Nie wiem, czy dam radę, bo jest ich za dużo. Dobra, odskok zrobimy, bo mogą mieć świnkę. Poczekam, aż tu podejdzie ten Apollo. O, nie wyszło. Chodź, Imir. Ja tu we czterech nie dam. Zabiłem tego, co mnie mógł zanhitować, jest git. Dobra, stylujemy się i gonimy ich. To można ich łatwo zabić. Ja po prostu lecę do przodu, ja się nie będę tutaj ciaćkał z nimi. I był też powinien zabić, jak będą atakować oczywiście. Patrzcie co my tu mamy. Co to? Trochę to trzeba pokilować, żeby tutaj to wykierować, bo inaczej. Dobra, mamy lewo przepuszczone, jest git, nie? Robimy tak. Zacznijmy sobie to. Mógłbym tam zabić kogoś jeszcze. Na Lokiego nic nie ma, to jest najgorsze. Dobra, niech podejdą tu. Gdzie ten Loki jest? Idą na mnie. Tak samemu to tu wykierować to będzie ciężko. Unik? Nara, frajerze. No, Aegisa użył, serio? No trudno się mówi. Ładny Kraken. Powinien ich pozabijać teraz. Ładnie. Wreszcie coś z tym zrobił, nie? Wezmę sobie to, bo mnie stać. I teraz już pójdę wkryty. Po prostu. Teraz powinien albo Mida spuszować, albo, nie wiem, Golda, nie wiem, 16 minuta Fajera zrobić.
Tam jedynie Loki u nich gra u przeciwników. Czyli tak, co tu jeszcze powiedzieć do tej Nightsy, no. No, największy damage to na pewno jedynka zadaje. Chora tam coś kombinuje. Tam Amaterasu w ogóle nie umie grać. No i Ymir też widać z Lola chyba jest, bo tam kupuje dziwnie itemy. Niepotrzebnie tam tak poginęli mi. Dobra, weźmiemy Sereda, żeby większy damage mieć. Nightka bije ze skilli, dlatego... Chociaż autoataki też ma fajne. Tak, myślę kupić teraz Fatalisa na takich noobków by było idealne, ale mają... O, jakie kryty już wchodzą ładne. O, idą midem. Niespodzianka. Mam Bitsa. Ale niepotrzebny mi Bits na nią. Teraz mi jest potrzebny. Ja pier... A, i ona nie zabiła nikogo. No ja się z czteroma biję, a ona... No dobra, nieważne. Są tacy ludzie, co po prostu grać nie potrafią, nie wiedzą. No niby build taki nawet w miarę dobry ma. Tylko... Dobra. Trochę zważywiłem, bo miałem odskoczyć chyba. Nie wiem, czy miałem odskok. A ci nie wiem, czemu oni puszują te lewo? Jeden powinno się iść. Najlepszy fajera by było zrobić. Wardów nie ma nic. No trudno się mówi. Tak, jedynka robi największy damage. Dwójką się healujemy. Trzeci to mamy odskok. No raczej Uldu robi największy damage. No ale to musi, to jest co jakiś czas, a jedynka jest częściej. No i oni idą jak boty do przodu i niestety giną. No i tak się gry przegrywa. Idę po speeda może. Będę szybszy. Dobra. Oni teraz lewo odpuszują. Znaczy się przydefują. Czego by tu zabić? O, Loki już tu jest. Poszedł. Dobra, ja na te lewo idę, bo tam jest tower do spuszczowania. To ten Apollo leci na ulcie. Idą jeszcze chyba ogniste? Nie, już nie ma. Musimy spuszczować te lewo. Ci tam zaś giną, nie? Żywa, dobra, zachodzę tu. Bo to nie ma co. Pa, 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 pa. Za killem lecę. Te lewo spuszuję. Wiedziałem, że to zrobi. Dobra, udało się. Właśnie musimy wylastilować gdzieś na minionach. I coś można spuszczować, nie wiem, mid, lewo tam. Kurde, szkoda, że mnie to nie ma. Nie ma Lokiego, nie ma zagrożenia dla mnie, to jest to. Z
niestety musiałem ich pobić trochę. Można by to już pomału kończyć tę grę. Ale zaraz. Pa, widziałem. Your team has destroyed a middle enemy base. To na te racje, to jest warzywo. Dobra. Nie wiem, czy ja to chcę kończyć. Skończymy to może. Kurde, zrozumiałem trochę. No Loki. Długo do co? O kurde. Dobra, zabili mnie. Musimy mieć jeszcze jakiegoś atak speeda chyba. Wezmę jeszcze egzy, żeby... Można było to skończyć, no. No ale pobawimy się jeszcze trochę. Czyli tak, co tu mamy za itemy kupione? Transa, czyli miecz, żeby mieć dużo many, duży damage. Bo to nam daje bardzo dużo. Dużo many i damage'u. Buty bierzemy w damage. Asi bierzemy, co nam daje lifesteala. Czyli życie sobie regenerujemy. Quincy. Quincy robią nam przebicie na tanków. Wtedy szybciej padają. No tu mamy Deathbringera standardowo, który dodatkowo nam daje powera i kryty. No i jeszcze buduje Exe. Q-tunera, który dodatkowo nam da atak speed, powera i dodatkowe takie można powiedzieć przebicie. Czyli będziemy szybciej ich bić i mocniej. Wezmę Reda, pozabijam. Może się to skończy już. To jest dwóch. Artemis mocno bije mnie. Co nam ma kupione? Kryty. Dobra, nie, chyba mnie nie widzieli. Nie widzieli mnie. Po cichutku tu przejdę. Będę się cofać? Oni z buta chyba idą. Ups. Błąd mój, miałem strzelić z tej jedynki. Raz do zabicia. No, kończymy tą grę. Ładnie było, ale się skończyło. Dobra. Czyli to by było na tyle. Graliśmy tryb Conquest, czyli 5 na 5, gdzie mamy 3 linie. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Na przyszłość zrobię jeszcze jakieś inne postacie. To była Nate'ka, Hunter. A tak się cieszy właśnie Nate'ka po wygranej. Tu jakieś achievementy dostałem. No. Jakiś tam damage pewno zrobiłem, no 44k. No, przeciwnicy byli bardzo słabi. Jedynie Loki coś tam robi. Dobra, nic, dzięki i na razie. Do następnego odcinka. Cześć.